Teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z człowiekiem, któremu myślę, że wielu z Państwa będzie zazdrościć, ponieważ to pasjonat, fotograf nocnego nieba, ale też człowiek, który przemierza cały świat w pogoni za zaćmieniami słońca. 2 miesiące w roku spędza za kołem podbiegunowym, polując na zorze polarne. I właśnie te zorze polarne będą tematem jego dzisiejszego wystąpienia. Jak powstają i gdzie najlepiej na nie zapolować? O tym wszystkim opowie Państwu Karol Wójcicki. Zapraszamy. Dzień dobry. Cześć. Szanowni Państwo, strasznie... Ach, poczekajcie, jedna formalność na początek, gdyż ja jestem straszną gadułą. I jak nie wyłączę sobie timera, to Państwo będziecie siedzieli tutaj ze mną do wieczora. Dzień dobry, jest mi szalenie miło gościć w końcu w Katowicach. Mówię w końcu dlatego, że no przez to moje ganianie po świecie rzeczywiście przez ostatnich 5 lat, za każdym razem, kiedy był termin Festiwalu Nauki... To ja siedziałem dziś za kołem podbiegunowym. W tym roku nam się udało. Nie wiem, czy to jest tajemnica, więc nie będę zdradzał dokładnego terminu, ale udało mi się ustalić, że w przyszłym roku też będę prawdopodobnie mógł wpaść, więc mam nadzieję, że to już będzie mała tradycja, bo rzeczywiście impreza absolutnie zacna i strasznie fajnie jest w czymś takim wziąć udział. Drodzy Państwo, z częścią z Państwa mam okazję się już znać. Z częścią z Państwa jeszcze nie. Jeśli Państwo nie wiecie, kim jestem i co tutaj robię, to pozwólcie, że w kilku słowach się przedstawię. Ja się nazywam Karol Wójcicki, jestem popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, trochę podróżnikiem, trochę fotografem. Wszystko, co robię, ma jednak wspólny mianownik. Staram się czynić astronomię, która jest moją wielką pasją już od wielu, wielu lat, trochę bardziej popularną. I dziś dokładnie to będziemy robić. Postaram się Państwu powiedzieć jednak o takim aspekcie astronomii, z którym być może na co dzień do czynienia nie macie, a w moim sercu już od paru lat zajmuje on absolutnie szczególne miejsce. To są zorze polarne i wszystko to, co można zobaczyć na niebie w Arktyce. Bo ta moja nieobecność właśnie często jest związana z tym, że siedzę za kołem podbiegunowym i obserwuję zorze polarne. Wróciłem kilka dni temu, za kilka dni znowu lecę, więc będzie trochę o tym, co było, ale też o tym, co generalnie jest przez cały czas. I opowiem Państwu, jak można upolować zorze polarną, ale co najważniejsze, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak wygląda zorza polarna? Bo ja wiem, że Państwo pewnie wszyscy widzieliście zorze przynajmniej w internecie. Ten internet daje nam dzisiaj niesamowite możliwości. Okazuje się jednak, że dopiero od krótkiego czasu mamy technologiczne możliwości ukazywania tego zjawiska takim, jakim ono jest naprawdę. Więc ja spróbuję je dzisiaj do tego właśnie wykorzystać. Revontulet to jest słowo, które... Mało jest jeszcze w naszym języku obecne, ale Państwo znacie je pewnie tylko w innych językach, bo wiecie, czym jest zorza polarna, wiecie, czym są Northern Lights, wiecie, czym są światła północy i wiecie, czym jest Aurora Borealis. A revontulet to jest określenie zorzy polarnej w języku fińskim. Dlaczego używam tego akurat zwrotu? Z prostej przyczyny. Bo tam właśnie w Finlandii już od paru lat zdarza mi się oglądać najpiękniejsze zorze polarne. Co ciekawe, żeby je oglądać, wylatuję do Norwegii, ale gdy pogoda tam zawodzi, śmigam właśnie poszukiwaniu świateł północy do Finlandii. Pogadajmy więc o tym. To nie jest zorza polarna. To jestem ja. Ja gapiący się w niebo, bo tym się na co dzień zajmuję. Tutaj w moim nowym obserwatorium, które powstało dzięki niesamowitemu wsparciu społeczności zbliżonej wokół mojego facebookowego profilu, który nazywa się Z głową w gwiazdach. Obserwatorium, które stoi obecnie zamknięte, bo wierzcie mi Państwo lub nie, 15 minut temu wyszedłem przed budynek centrum konferencyjnego i pierwszy raz widziałem słońce od 4 tygodni. Taką mamy pogodę w Polsce. Byłem też w Arktyce, gdzie pogoda była lepsza, ale tam jak na złość zaczęła się noc polarna, więc słońca też nie widziałem. Doceniajcie Państwo widoczność słońca każdego dnia, bo nie jest ona nam codziennie dawana. Ale gdy nie obserwuję nieba u siebie pod domem, gdy nie obserwuję tego, co nad naszymi głowami można zobaczyć, a w tym tygodniu będą się działy fajne rzeczy, w czwartek rano mamy zakrycie Marsa przez Księżyc, to jest absolutny hit. Trzymajcie kciuki za pogodę, gdziekolwiek w Polsce, ja pojadę, naprawdę. To pomiędzy tymi czasami, gdzie oglądam niebo w domu, to szlajam się po świecie. Dlatego, że obserwując niebo od wielu lat w miejscu, w którym żyję, trochę się już tego nieba nauczyłem i staram się je Państwu też pokazywać każdej pogodnej nocy, ale to wiąże się z pewną już dobrą znajomością nieba. Jeśli Państwo byście w kółko oglądali coś, co lubicie, też byście się z tym dobrze poznali. I ja zapragnąłem
wrażeń, które towarzyszyły mi w początkowym etapie mojej przygody z astronomią. Wrażeń, które polegały na tym, że ja patrząc na jakieś zjawisko, nie miałem bladego pojęcia, jak ono się zakończy. To było bardzo fajne, ale to się trochę skończyło wraz z poznaniem nieba nad naszymi głowami. Natomiast jest na świecie cała grupa zjawisk astronomicznych, które mają ten wspaniały wspólny mianownik, jakim jest ich totalna nieprzewidywalność. I ja mam dwie takie wielkie miłości. Jednym są zaćmienia Słońca, całkowite zaćmienia Słońca, które, co zabawne, na palcach obu rąk mógłbym policzyć czas wyrażony w minutach, który spędziłem pod zaćmionym Słońcem, bo tych zaćmień wcale tak dużo nie było do tej pory, szczególnie tych udanych. No i była większość, ale nie tak dużo, jak bym chciał. Zaćmienie obserwowałem na Syberii, byłem też w Chinach, tam były chmury, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej. W przyszłym roku, w kwietniu, będę w Australii, niedługo potem w Stanach Zjednoczonych i Egipt na przykład jeszcze, i Hiszpania. Będzie tego jeszcze trochę. Ale to są zjawiska krótkie, które tylko przez trochę nam towarzyszą. Natomiast zorze polarne, ta moja druga wielka miłość, jest o tyle fajna, że jak się tylko ma pogodę i jest się w odpowiednim miejscu, to można je w zasadzie oglądać każdej pogodnej nocy. I to na nich się trochę dzisiaj skupimy. Na tych zjawiskach, które można obserwować na dalekiej północy, w Skandynawii, na Islandii, czy czasami gdzieś na północy Oceanu Atlantyckiego. Zacznijmy od tej nazwy, którą Państwo pewnie dobrze znacie i tą, która była jako pierwsza określająca zorzę polarną. Aurora Borealis. Ten zwrot, jeśli wierzyć różnym przekazom, ukuł sam Galileusz na początku XVII wieku, który pewnej nocy przebudził się, spojrzał w kierunku nieba i na północy zobaczył czerwoną łunę, dokładnie tak, jakby gdzieś tam świtało. Do świtu jednak trochę jeszcze czasu pozostało. Łuna poza tym była nie w tym kierunku, w którym być powinna, no i coś tu generalnie nie grało. Jako że kojarzyła się ze świtem nadciągającym, Galileusz nazwał ją Aurora Borealis. Aurora w nawiązaniu do Aurory, bogini w jutrzenki, zwiastunki nadchodzącego dnia, a Borealis od Boreusza, czyli boga północnego wiatru. Aurora Borealis, zorza widoczna na północy. Państwo pewnie wiecie, że zorza u nas w języku i w ogóle w języku odnosiła się zwykle do zorzy na przykład porannej. Wiecie Państwo, kiedy ranne wstają zorze. Pamiętacie to, tak? Zjawisko, które przypomina świt, poranną zorzę, ale widoczne na północy, to mniej więcej opis tego, jak zorza mogłaby wyglądać w północnych Włoszech albo pod Warszawą, bo to jest zdjęcie zrobione w tym roku w wakacje tuż pod granicami Warszawy w okolicach Wyszkowa, gdzie na północy widać takie charakterystyczne różowawe pojaśnienie. Na tym obrazku, na tej symulacji, animacji możecie Państwo zobaczyć też taką falującą zorzę gdzieś nad północnym Bałtykiem, bo tak mogą u nas zorze wyglądać, ale to też nie jest to, po co Państwo tutaj przyszliście. Natomiast, zrobiłem teraz coś takiego, że ktoś musi mi pomóc włączyć prezentację ponownie, więc się uśmiechnę, jeśli, ja tutaj podejdę, bo nie wiem, czy ktoś jest przy komputerze, i klikniemy sobie rachu ciachu szybciutko. To jest, drodzy Państwo, złośliwość rzeczy martwych, że czasem jak się kliknie nieodpowiedni guzik, to tak to się kończy. Natomiast to jest z pewnością to, po co Państwo przyszliście albo co chcielibyście zobaczyć, bo taka zorza polarna w pełni okazałości jest obserwowana właśnie na dalekiej północy, w tym przypadku na jednym z islandzkich wzniesień w południowej części tej arktycznej wyspy. Źródłem zórz polarnych jest aktywność naszego Słońca. Słońce daje nam wiele dobrych rzeczy. Światło, ciepło, energię. Na jednym ze stanowisk możecie Państwo usłyszeć trochę o fotowoltaice. Ale daje też złe rzeczy. Wszystkich nas nieustannie próbuje zabić, wysyłając w kosmos wysokoenergetyczne cząstki, które dla żywych organizmów mogą być naprawdę kłopotliwe. Na szczęście my przed tymi cząsteczkami jesteśmy chronieni przez pole magnetyczne i możemy tu żyć bezpiecznie. Ale jest rzeczywiście kilka zjawisk, które wysyłają te cząstki w przestrzeń kosmiczną, a później ich przybycie powoduje powstawanie zórz polarnych. Jednym z takich zjawisk jest seria różnych rozbłysków słonecznych, wybuchów na powierzchni Słońca, mówiąc w dużym uproszczeniu, gdzie gorąca słoneczna plazma jest wysyłana w głąb Układu Słonecznego. Innym są tak zwane dziury koronalne, wyrwy w polu magnetycznym Słońca, które uwalniają tą wierzchnią warstwę plazmy ze Słońca, która później może wędrować w głąb Układu Słonecznego. Te dziury koronalne to jest szczególnie niezwykłe zjawisko, dlatego że o ile rozbłysków z Ziemi bez specjalistycznych przyrządów, jakimi są niektóre teleskopy,
zobaczyć się nie da, ale dziury koronalne poniekąd już da. I tu kłania się moja druga wielka miłość, czyli zaćmienia słońca, gdzie podczas takiego zaćmienia uwidacznia nam się korona słoneczna. Najbardziej zewnętrzne, gorące warstwy atmosfery słonecznej rozciągające się daleko poza samo słońce, które pojawiają się u nas właśnie podczas zaćmienia słońca, kiedy tarcza księżyca przysłania nam tarczę słońca. Wtedy widać te linie pola magnetycznego, które niektóre nie zamykają się tak, jak to jest w przypadku pola magnetycznego Ziemi, ale pozostają otwarte, umożliwiając uciekanie tej plaźmie. Dzisiaj monitorujemy bardzo uważnie te zjawiska na powierzchni Słońca z prostej przyczyny. Nie dlatego, żeby Karol i inni tego typu maniacy mogli wiedzieć, kiedy na niebie pojawi się zorza polarna, ale dlatego, że takie zjawiska, wyrzuty tej słonecznej plazmy, tak zwane burze słoneczne, mogą być kłopotliwe dla ziemskiej infrastruktury energetycznej, ale też dla sztucznych satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej, o czym niedawno boleśnie przekonał się Elon Musk, gdzie około 40 z 60 wysłanych przez niego świeżo Starlinków spadło do atmosfery właśnie przez tego typu zjawisko. My dziś więc uważnie obserwujemy Słońce i monitorujemy to, co się na nim dzieje, aby później odpowiednio zareagować. A przy okazji te dane, które są dostarczane na Ziemię, mogą być wykorzystywane właśnie do przewidzenia pojawienia się właśnie zorzy polarnej. Zorzy, która jest wynikiem pewnego systemu obrony naszej planety. Obrony właśnie przed tym wiatrem słonecznym, bo tak go poetycko nazywamy. Nasze pole magnetyczne odpycha wiatr słoneczny w przestrzeń kosmiczną, ale w dużym uproszczeniu mówiąc, w okolicach okołobiegunowych te cząsteczki mogą przedostać się do ziemskiej atmosfery, wzbudzić atomy gazu, aby wskoczyły na wyższy poziom energetyczny, który później one oddają w postaci pięknego światła. I to jest zorza polarna. Tu nagrana z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lecącej na wysokości około 400 km, więc obserwowała zorzę od góry, bo zorza tworzy się mniej więcej na wysokości od 90 do 200-300 km. Natomiast im niżej zejdziemy, tym to widowisko zaczyna się robić trochę bardziej spektakularne. Tu obserwowane z poziomu samolotu na trasie Warszawa-Keflavik. Regularnie można wtedy zorzę oglądać. Jeśli Państwo lecicie na Islandię, zawsze bierzcie miejsca F w samolocie. Będziecie siedzieli po prawej stronie kadłuba i będziecie mogli oglądać zorzę polarną w 2 godziny po starcie. Taki zupełnie darmowy protip. Tylko nie mówcie o tym współpasażerom, szczególnie tym z miejsc A. Bo gdy wszyscy przelatują na jedną stronę samolotu, to pilot ma niezłe atrakcje wtedy i musi tak troszkę kontrować ten samolot. Natomiast z powierzchni Ziemi to już jest czyste szaleństwo. To, co się może dziać na niebie. I jestem w ogóle zdania, że tak zaćmienia Słońca, jak i zorze polarne, to są dwa zjawiska, które wywracają do góry nogami otaczającą nas rzeczywistość. Bo Państwo od momentu Waszych narodzin przywykliście do pewnych zasad, według których funkcjonuje świat. Gdy wstaje Słońce, jest jasno. Gdy ono zachodzi, jest ciemno. Te dwa zjawiska zmieniają reguły gry. W czasie zaćmienia nagle nastaje noc na kilka minut. Na niebie robi się ciemno, pojawiają się gwiazdy w pobliżu Słońca, robi się zimno i dziwnie. Nocą natomiast podczas obserwacji zorzy polarnej możecie być w najciemniejszym miejscu na świecie, a i tak noc, nawet ta ciemna, długa, polarna, rozpali się tysiącem kolorowych świateł, które sprawią, że będziecie mogli czytać książkę bez żadnego dodatkowego światła. Tylko przysięgam, ja nie wiem, co to musiała być za książka, żebyście nie gapili się w stronę nieba. Konkurencja jest naprawdę solidna. Ale gdzie to zobaczyć? No więc nazwa zorza polarna, jak już wiemy, nie wzięła się znikąd. Galileusz widział to na dalekiej północy i musiałby wędrować bardzo daleko na północ, żeby dotrzeć do tych rejonów, które my nazywamy polarnymi. Oczywiście one skupiają się w okolicach koła podbiegunowego, koła polarnego, tak północnego, jak i południowego, więc rzeczywiście w okolicach 66 równoleżnika, tak na północy, jak i na południu, zorzę polarną będziemy w stanie zobaczyć. Ale jeśli trafimy na silniejszą zorzę, to w grę wchodzą też rejony na niższych szerokościach geograficznych. Katowice nie są w uprzywilejowanej sytuacji, ale północ Polski już może w takich warunkach zorzę oglądać nawet kilka razy w miesiącu. To oczywiście nie jest taka zorza jak na północy, ale na Bezrybiu i Rak Ryba. Nie wiem, czy to prawidłowe określenie w stosunku do polskiego wybrzeża, ale wiecie, o co chodzi. Zwróćcie jednak uwagę na ciekawy fakt. Czasami pojawiają się zapytania dotyczące zorzy polarnej. Dlaczego ciągle mówimy aurora borealis? Dlaczego zorza północna? A co z zorzą południową? Gdzie są zdjęcia tej wszystkiej wspaniałej zorzy widocznej na południowej półkuli? No więc na północnej półkuli, na szerokości koła podbiegunowego mamy całą Syberię, Skandynawię, Islandię, Grenlandię, Kanadę, Alaskę. Na południowej to już Antarktyda. Ja lubię zimno,
ale nie aż tak. Możliwość obserwowania zorzy polarnej na południowej półkuli tak naprawdę sprowadza się do tego, że trzeba tam zostać na noc polarną, dlatego że dostanie się tam w okresie, kiedy pojawiają się już noce, jest bardzo trudne, a wtedy surowy klimat Antarktydy sprawia, że jest ekstremalnie mroźno, no i mało kto tak naprawdę ją obserwuje. Są takie zdjęcia, są takie przypadki, ale rzeczywiście większość materiałów z zorzą pochodzi z północnej półkuli. W zależności od siły zorzy może ona sięgać dalej na południe. Galileusz trafił prawdopodobnie na jakiś silny rozbłysk słoneczny, spektakularną zorzę, która dała widowisko aż w północnych Włoszech. To się co jakiś czas może zdarzyć, ale łatwiej jest zobaczyć zorzę na dalekiej północy, a nawet na północy Polski niż właśnie we Włoszech. Zauważcie Państwo, że według takiego wskaźnika KP 9-stopniowego, a raczej 10-stopniowego, bo od zera się zaczyna, możemy zobaczyć te zorze, gdy ten współczynnik dojdzie do poziomu 6-7 nawet właśnie w północnej Polsce, a standardowo 2-3 to jest taki średni poziom, który pozwala wtedy zawsze zorze zobaczyć na dalekiej północy. Dlatego w większości z nas zorza kojarzy się w ogóle ze zjawiskiem z czasem zimy, że jeśli jest zorza, to musi być zimno. To nie jest prawda. Zorza ma w nosie, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy jest piątek, czy niedziela, niezależnie czy handlowa, czy nie. Czy jest lipiec, czy jest październik. Kłopot polega na tym, że w naszej części świata, na dalekiej północy, gdzie występują zorze, latem jest jasno, za jasno, żeby zobaczyć zorze. Dlatego latamy tam, gdy jest ciemna noc, a to już są miesiące jesienno-zimowe. No i jest wtedy zimno, ale mam dla Państwa pewne lekarstwo. To jest tak zwana zorza dla zmarzluchów. Da się oglądać zorze, gdy jest ciepło, wystarczy pojechać na zachodnią półkulę, bo tam ten współczynnik KP sięga troszkę dalej na południe w rejony północnych części Stanów Zjednoczonych na skutek różnicy w położeniu bieguna geograficznego i magnetycznego. I tam zorze da się oglądać latem, kiedy są noce, w czasie, gdy u nas są albo białe noce, albo wręcz dni polarne na tych szerokościach geograficznych. Więc to jest pewna pomoc w tym zjawisku. U nas w Europie najlepszymi miejscami do obserwacji są z pewnością rejony północnej Skandynawii i Islandia, szczególnie okolice miasta Tromsø w Norwegii, czy cała wyspa, jaką jest Islandia, gdzie można wyznaczyć kilka miejsc dobrych do obserwacji i tych kiepskich. Te kiepskie to z reguły miejsca, gdzie są hotele, czyli tam, gdzie mamy miasta, gdzie mamy infrastrukturę, gdzie jest Reykjavik i tam zwyczajnie bywa ciężej. Ale biorąc pod uwagę wiele niesamowitości tej wyspy, wulkany, rzeki ognia, fantastyczne wulkaniczne góry, bo każda góra jest tam jakimś starym wulkanem, piękne jaskinie lodowcowe, to wszystko wręcz zachęca do tego, aby podróżować i zobaczyć zorzę polarną w jednej z naprawdę obłędnych lokalizacji. Temu czasem może towarzyszyć coś niezbyt sprzyjającego. To nie jest tak, że my tutaj przyjmowaliśmy pozę superbohaterów na tym zdjęciu. Tam po prostu wiało 100 na godzinę i ja naprawdę się przewróciłem. To czasem się na Islandii zdarza, ale przy okazji można obserwować tam z absolutnie najciemniejszym niebem w całej Europie, gdzie poza piękną drogą mleczną można podziwiać też coś, co zorze tylko przypomina, czyli tak zwanym airglow. W północnej Skandynawii natomiast sytuacja wygląda trochę inaczej. Tam też jest co oglądać, ale można zobaczyć masę niezwykłych zjawisk w różnych ciemnych, pięknych miejscach, które można tam oglądać. To przede wszystkim noc polarna, która rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, czyli sytuacja, w której słońce nie wschodzi i mamy permanentną noc, a raczej w ciągu dnia świt płynnie przechodzący w zmierzch. Możemy obserwować niezwykłe lodowe pustkowia, szczególnie w okolicy północnej Finlandii, ale trzeba liczyć się też z temperaturami, które potrafią wtedy dać nieźle w kość. Termos ciepłej herbaty i dobre skarpety potrafią załatwić sprawę i pozwolić wtedy nam zobaczyć niezwykłe widowisko, jakim są na przykład zjawiska świetlne na słońcu, optyczne, takie jak halo słoneczne, czy moje ulubione filary świetlne, coś co czasami zorze też tylko przypomina, a tak naprawdę jest odbiciem światła na kryształkach lodu nad silnymi źródłami. Teraz możecie Państwo zastanawiać się, jakież to romantyczne źródło sprawiło taki piękny widok na niebie. Tam jedzie ciężarówka na długich światłach. Jedną z głównych dróg północnej Arktyki, trasą E8 biegnącą, łączącą Kirunę chyba z Tromsø, jeśli dobrze pamiętam. I akurat w tej ciemności nad ciężarówką tworzył się taki wielki słup światła. To czasami trudno uwierzyć, że naprawdę takie rzeczy tam się dzieją, ale jak Państwo widzicie, jest to możliwe. No i mają dziwne krowy. To też jest rzecz, dla której warto pojechać, nawet jeśli nie zobaczycie zorzy, to przynajmniej z tym jest masa frajdy.
Ale i tak tym głównym daniem jest i powinna być zorza polarna, która w tej części świata wygląda absolutnie, absolutnie spektakularnie. I teraz będę pokazywał Państwu trochę zdjęć z różnych wyjazdów, z różnych podróży, z różnych lat, z różnych miesięcy, które już same w sobie wyglądają spektakularnie, ale znowu łączy je pewna nietypowa rzecz. Mianowicie moglibyście Państwo zobaczyć dziesiątki zdjęć zorzy polarnej, a i tak nie będą one oddawały tego, jak naprawdę to zjawisko wygląda. Z prostej przyczyny. Zdjęcia pozostają nieruchome, statyczne. Są pięknymi chwilami zamkniętymi w kadrze, ale to tylko jedna chwila wyciągnięta z całej nocy. To, co niezwykłe w zorzy polarnej, to to, jak zachowuje się ona wraz z upływem czasu. Wszystkie kolejne materiały, które Państwo będziecie teraz widzieli, to będą już filmy. I jeszcze do niedawna mogliśmy cieszyć się tylko tak zwanymi timelapsami, animacjami poklatkowymi, które w przyspieszeniu ukazywały nam wygląd zorzy polarnej. W przyspieszeniu. Tu jednak dzięki rozwojowi technologii mamy możliwość nagrywania tego zjawiska w czasie rzeczywistym, czego ja tam obok jestem dowodem. Jak widzicie Państwo, nie poruszam się jak szalony. Spokojnie, zmarznięty, siedzę nad jedną z islandzkich rzek i obserwuję to, co się dzieje nad moją głową. To akurat jedno z piękniejszych miejsc obserwacji zorzy, granica islandzkiego interioru, gdzie na północ od tego miejsca przez 200 km nie ma nic, więc można się cieszyć naprawdę przepięknym niebem. Ale to była dosyć spokojna zorza, taka, która może nawet trochę wygląda jak na zdjęciu. Na kolejnych ujęciach możecie Państwo zobaczyć już więcej szczegółów dziejących się w zorze polarnej, szczegółów, których często nie uchwycimy na zdjęciu. Zdjęcie naświetlane przez kilka do kilkunastu sekund zamazuje cały ten ruch, który tam się dzieje, który można zobaczyć tylko i wyłącznie w czasie rzeczywistym. Piękne przebłyski różowego światła, które jest aktywowanym azotem na wysokości około 90 km. Zaraz Państwo zobaczycie, jak on potrafi dać czadu. Gdy on się pojawia, ten kolor różowy, mamy tak naprawdę wtedy świadectwo jednej z najfajniejszych, najpiękniejszych zórz, jakie można oglądać. Przynajmniej, gdy dzieje się ona nad naszymi głowami. Bo gdy dzieje się gdzieś w oddali, nad horyzontem, co na Islandii jest jeszcze dosyć typowe, to jest fajnie, ale może być lepiej. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdy poruszamy się dalej na północ, tu okolice miasta Tromvik, jednego z najdalej na północ położonych miast Norwegii, nieopodal Tromsø, gdzie nad jedną z zatok też zorza troszkę dała czadu, ale na razie jeszcze stopniujemy emocje, chociaż widać już, że te przebłyski różu są tu szybsze. Ja pamiętam pierwszy raz, gdy je zobaczyłem i szukając jakiejś analogii, jak komuś wytłumaczyć, co ja tak naprawdę widziałem jeszcze, gdy zanim pokazałem to na filmie, to zawsze mi się wydawało, że to jest taka banda krasnali w czerwonych czapkach, którzy gdzieś tam biegają po zorze polarnej i trochę to tak wygląda, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Natomiast zobaczcie, co się dzieje, kiedy pod takie coś wpadniemy, kiedy mamy do czynienia z tym zjawiskiem naprawdę blisko nas, kiedy pojawia się ono już prawie nad naszą głową. Wtedy zorza jest tak jasna, że po pierwsze, zauważcie, te dwie osoby na filmie fotografują, a nawet filmują zorzę polarną ze smartfona, z ręki nocą. Spróbujcie Państwo nagrać coś nocą smartfonem, to się generalnie nie udaje, ale ona była tutaj tak jasna, zresztą zobaczcie, była tak jasna, że zabarwiła śnieg na zielono. Śnieg miewa różne barwy, biały, zielony, żółty, ale gdy jest zielony, to jest absolutny odlot. Czasami może się też zrobić fioletowy, on potrafi też być bardzo intensywny, ale to już jest prawdziwa rzadkość. Tutaj natomiast możecie zauważyć szybką ewolucję tego, jak zorza zmieniła się z koloru zielonego w bardzo intensywny róż, zachowując się jak wielki płomień na niebie w bardzo krótkim czasie, co też doskonale pokazuje, jak szybkie bywa to zjawisko, jak bardzo dynamicznie potrafi zmieniać się w czasie. I to jest coś, czego trudno tak naprawdę, co trudno wytłumaczyć komuś, kto zorzy nigdy nie widział. Bo na naszym niebie, tu nad Polską, tak to ujmijmy, nie ma zjawisk, które choć w znikomym stopniu są podobne do tego, co można obserwować na dalekiej północy. Samoloty suną powoli po niebie, spadające gwiazdy migną nam raz, a potem znikną na zawsze. Chmury płyną powoli, jak jest burza, to trochę szybciej. A to trudno do czegoś przyrównać. Szczególnie, gdy zaczyna nam się nad głową pojawiać korona tak zwana, czyli zjawisko polegające na tym, że te różowe fale światła pojawiają się najbliżej nas, bo to w linii prostej jest już dokładnie około 90 km. To nie zawsze się udaje sfilmować, bo potem się okazuje, że przy horyzoncie jest jeszcze fajniej, jeszcze bardziej spektakularnie. No i trzeba sobie jakoś z tym wszystkim
radzić. Tu akurat w ujęciu wyspy Sommaroy, nieopodal miasta Tromsø w Norwegii. To pozwolę sobie przeskoczyć i przejdę do etapu, który zawsze lubię najbardziej, opowiadając o zorzach polarnych, bo ja oczywiście pokazuję Państwu zdjęcia, filmy z całej mojej zorzowej kariery, która trwa już 9 lat. 9? Ojej, no już, straszne. Ale to jest z ostatniego tygodnia. Wszystkie teraz zdjęcia i filmy, które zobaczycie, to już będzie z ubiegłego tygodnia. Tak żeby nie było, że ja tak trafiam raz na rok i pokazuję Państwu to wszystko, co tu widzicie akurat w przyspieszeniu ukazane, bo kręciłem tej nocy timelapsy. Dzisiaj jest poniedziałek. To we wtorek było robione, czyli prawie dokładnie tydzień temu. Tak wyglądało niebo nad fiordem Linge w nieopodal Tromsø. To było szczególnie fajne, gdzie nagle się pojawiło masa równoległych fal zalewających całe niebo. Przy okazji można tam doświadczyć bardzo dużych odpływów w fiordzie, które sięgają nawet 100-200 metrów, co bywa kłopotliwe, szczególnie podczas przypływu. Trzeba uważnie patrzeć, gdzie się zostawia sprzęt fotograficzny, bo w tych ciemnościach niełatwo jest taki sprzęt zgubić. Tu animacje poklatkowe, tu kilka zdjęć też z ubiegłego tygodnia, gdzie zorza po prostu robiła swoje. To, co my mogliśmy zrobić, to tylko zawiesić wzrok na tym niezwykłym widowisku i chłonąć je. Ja uważam, że są 3 stopnie zafascynowania zorzą polarną. Zawsze śmieję się trochę tylko serdecznością z ludzi, którzy podróżują ze mną, żeby taką zorzę zobaczyć, bo gdy widzą pierwszą zorzę, to już myślą, że to jest ta najlepsza. I wykorzystują całe spektrum ochów, achów, zachwytów. Potem pojawia się taka zorza, przy której są już w stanie tylko krzyczeć, bo żadne słowa nie wyrażą tego, co są w stanie na niebie zobaczyć. A trzeci poziom to jest taki, że już wszyscy siedzą cicho. Kładą się na ziemi, bo nie są w stanie kręcić głowami tak szybko, bo może się to kończyć uszkodzeniem karku i po prostu podziwiać na przykład takie serduszka, które się tworzą na niebie. Swoją drogą, to było dość zabawne, bo kilka dni temu sięgnąłem dosyć dziwnych miejsc, jeśli chodzi o ukazywanie mojej twórczości zorzowej, bo wykorzystaliśmy następnego dnia te zorze do zrobienia mema. Z prostej okazji, Państwo pewnie częściowo to widzieliście, Wojtek Szczęsny dał radę. Stwierdziliśmy, że wrzucimy coś takiego do internetu i rozeszło się niesamowicie. Także mam nadzieję, że to jest dobra jaskółka na dzisiaj. Tego się trzymajmy. Wojtek, musisz? A reszta to sobie jakoś poradzimy. No i ostatnie, co Państwu pokażę, to jest ostatnia zorza, którą nagrywałem tuż przed wyjazdem, którą można było oglądać tam na miejscu, ale jeśli Państwo będziecie uprzejmi zalajkować facebookowy profil z głową w gwiazdach na Facebooku, to będziecie mieli też możliwość oglądania tego ze mną razem na żywo, bo uważam, że to okropne jest oglądać to samodzielnie. Ja zawsze powtarzałem, że oglądanie nieba daje mi tylko połowę frajdy z tego niezwykłego zjawiska. Drugą połowę mam wtedy, kiedy mogę podzielić się z tym z innymi. Państwu dzisiaj o tym opowiadając, ale mam nadzieję, że za tydzień, gdy będę ponownie w Arktyce, zrobimy jakąś transmisję na żywo i na Facebooku na Z Głową w Gwiazdach. Będzie można to obejrzeć. A pamiętajcie Państwo, że 12 grudnia będziemy mieli maksimum geminidów. I w Polsce pewnie nie będzie pogody. Zero zaskoczenia. W ogóle mnie to nie dziwi. Ale w Arktyce sobie z tą pogodą radzę. Więc wyobraźcie sobie Państwo zorze polarne, spadające gwiazdy w jednym ujęciu. Ja nie wiem, na czym się wtedy skupiać. Trzeba mieć jakieś rozwojenie i sobie w ten sposób radzić. Zorze polarne to jest absolutnie fantastyczne zjawisko. I ja starałem się do tego Państwa przekonać przez ostatnich 30 minut, ale wierzę, że moglibyśmy to robić jeszcze dłużej. Spróbujcie kiedyś na nie zapolować. Można u nas w Polsce. Nie wyglądają tak dobrze jak te arktyczne, ale to jest pierwszy krok. Jeśli będziecie gotowi zrobić kolejny, wyruszcie na daleką północ. Polećcie na Islandię, do północy Skandynawii, albo wykorzystajcie lot przez północny Atlantyk. Jeśli będziecie na przykład w drodze do Stanów Zjednoczonych, wtedy pamiętajcie, miejsca najbardziej po skrajnie prawej stronie samolotu i nocą takie widowiska można podziwiać. Gorąco Państwa do tego zachęcam, bo to jest coś, czego się absolutnie nie zapomina. Jeśli macie ochotę więcej o tym posłuchać i dowiedzieć się trochę więcej, zapraszam Was zaraz na przystanek tam Nauka imienia Alberta Einsteina. Będę z Państwem jeszcze przez pół godziny. Będzie mi szalenie miło móc zamienić z Wami kilka słów. A ja Państwu pięknie teraz dziękuję i Pani szalenie dziękuję, bo jestem zawsze wielkim fanem ludzi, którzy mnie tłumaczą na język migowy, bo uważam, że to jest jedno z największych wyzwań, zwłaszcza kiedy wpadam w słowotok i rzucam słów więcej niż zorza różowych rozbłysków przy KP7. Dobrego dnia i fantastycznej imprezy. Do zobaczenia.